Magazyn sportowy, poniedziałek, 9:09, Łukasz Starowiejski w studiu. W studiu też Marcin Krukowski, sportowiec sierpnia na Mazowszu w plebiscycie Radia RDC. Zaczynam od gratulacji. Dziękuję bardzo i witam wszystkich. Powiem tylko najpierw oszczepnik, lekkoatleta, kandydat do medalu na Igrzyskach Olimpijskich, mam nadzieję, za rok. O tym za chwilę porozmawiamy. Powiem jeszcze, co będzie w programie. Pod koniec tej części, około 9:25, połączymy się z Bartkiem Marszałkiem, naszym motorowodniakiem, który przygotowuje się do startów w Formule 1 H2O. Dowiemy się, czy już jedzie, czy jeszcze tam szpera przy silnikach. W drugiej części Tomasz Sokołowski, nasz ekspert, były piłkarz Legii, były piłkarz reprezentacji Polski. Będzie o Legii, ale będzie też niespodzianka. Jaka niespodzianka? Państwo posłuchają. A teraz już Marcin Krukowski. Witam serdecznie jeszcze raz. Jedyny człowiek, którego znam, który ciągnął traktor. Tak, zdarza się. Zdarza się w niekonwencjonalnych metodach treningowych. Akurat na taki pomysł wpadliśmy. Kiedyś zaprzęgano ludzi do pługu, a teraz do traktora. No była, myślę, forma czegoś takiego właśnie, żeby obciążyć trochę nogi, nie było jakby... Nie było możliwości innych, a to była najprostsza i najbardziej skuteczna. W ogóle tam w tym podwarszawskim domu u swojego taty stworzyliście taką bardzo specyficzną siłownię, koronawirusową siłownię na otwartej przestrzeni. Był właśnie ten traktor, ale było też sporo innych narzędzi, które wykorzystaliście w niecodzienny sposób. No tak, tam mojego ojca na działce, w domu właśnie, on tam mieszka już wiele lat. Nie brakuje ciężkich sprzętów i naprawdę było do wyboru, do koloru. To taki trochę trening strongmana ci wyszedł z tego. Można tak powiedzieć. Ważne jest, że trochę może nawet głowa odpoczęła od tej sztangi, od cały czas siłownia, ten sam widok, te same ćwiczenia. Trochę żeśmy wprowadzili urozmaiceń i fajnie to wyszło. Będziesz ściągnął ten traktor także wtedy, kiedy będziesz mógł chodzić do siłowni, czy już jednak to była jednorazowa zabawa? Nie wiem, zależy. Jak już będę miał dosyć chodzenia na siłownię, to może zrobię sobie tydzień przerwy i pojadę tam. Przygotowania, to oczywiście ta siłownia to jest taka ciekawostka, bo do przygotowania jako jeden z niewielu polskich sportowców ty do tego sezonu przygotowywałeś się bardzo podobnie, bo przedłużyłeś zgrupowanie w Turcji, nie wróciłeś jak większość sportowców do Polski od razu. No i to chyba przyniosło efekt, bo formę miałeś jak na ten dziwny sezon, jak na te dziwne przygotowania, no całkiem dobrą. Przyzwoitą, tak. Ale ten nasz przedłużony obóz w Turcji to tak wcale nie wyszedł na długo, bo myślę, że my z tydzień może posiedzieliśmy, jak już kazali wszystkim wracać. No i nam też jednak w końcu nas wyrzucili, można powiedzieć, stamtąd. Powiedz mi, bo twoim celem, no wiadomo, to miał być w ogóle taki sezon magiczny, bo i Mistrzostwa Europy, i przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska. To miał być sezon taki docelowy. No okazało się, że jest takim sezonem przejściowym. No i takim celem głównym twoim na ten sezon było, tak przynajmniej zapowiadałeś w wywiadach, że może rozprawisz się ze swoim rekordem Polski, ale nie udało się. To bardziej było na zasadzie takiej, my żeśmy trenowali po prostu cały czas ciężko i stwierdziliśmy, że jakoś tam przed Mistrzostwami Polski sobie odpuścimy trochę trening i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak zobaczyłem, że z tego jakby są wszelkie predyspozycje do tego, żeby rzucać daleko, no to owszem, wspominałem w wywiadach, że to jest rzut oszczepem. Zawsze jest szansa na poprawienie, nie tak jak w kuli, że 30 cm dalej to już jest wow, tylko w oszczepie są jeszcze warunki awiacyjne i ten oszczep naprawdę przy dobrych warunkach, przy dobrym rzucie może polecieć parę metrów dalej z rzutu na rzut. No, twój najlepszy wynik w tym roku to 87,07. To jest o metr krócej niż twój rekord życiowy. Tak. No i to jest trzeci wynik na listach światowych. Tak. Co to dla ciebie znaczy? Fajnie spojrzeć pod koniec roku, że to trzeci wynik i co, pracować dalej. Jeszcze ciężej, jeszcze mądrzej przede wszystkim. Bo wiadomo, że no, pracować ciężko wielu sportowców potrafi, ale nie każdy chociażby umie dobrze odpoczywać, się regenerować. Tak? Więc... Umiesz odpoczywać? Uczę się. Bo to chyba jest nawet paradoksalnie trudniejsze umieć dobrze odpoczywać, niż umieć dobrze trenować. Tak. Bo każdy sportowiec wie, że musi... No, ciężko pracować, tak. Zasuwać, trening po treningu, ale tylko, że czasem się okazuje, że trenujesz, a efektów tego nie ma. Bo właśnie...
Jest brak odpoczynku, tak. Ja też się tego uczę, że no ja nie potrafię jakby położyć się i leżeć po prostu. I zawsze mi jakieś pomysły wpadają do głowy. Może się przejdę tu, a może przejdę się tam, a to tak naprawdę a lepiej. Może 10 pompeczek. No z tymi pompkami to nie, ale żeby może w kosza sobie pójdę, porzucam, w ping-ponga sobie zagram. No i cały czas jestem jakby w ruchu, a trzeba się, wiadomo, że też trzeba odpocząć psychicznie, że te często pójście po zagranie w ping-ponga nie jest męczące, a głowa sobie odpocznie i to wtedy też jest fajne. No, czyli mówię, elementy wypoczynku to jest leżenie na kanapie, ale to jest też ping-pong czy koszykówka. Tak, to trzeba połączyć wszystko i wiedzieć po czym, jak dana osoba się najlepiej regeneruje i znaleźć sposób na siebie przede wszystkim. Czy ten sezon dziwny pod względem przygotowań dało wam coś tobie i trenerom do przemyślenia, jak przygotować się lepiej do tego sezonu najważniejszego? No bo zakładamy cały czas, że igrzyska w przyszłym roku będą. No. Nic no tak. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego stuprocentowo powiedzieć, no ale zakładamy, że tak. No tak, no my liczymy na to, że będą, bo już nie można ich przesunąć, więc jeżeli się nie odbędą, to będą po prostu anulowane. To będzie dramat dla tysięcy sportowców. No dokładnie. Szczególnie ja nie mówię organizacyjnie, finansowo, dla organizatorów no, tego, to ogóle, dla was to jest dramat. Ale dla sportowców, weźmy pod uwagę, że jest wielu sportowców, którzy czekali już na te igrzyska i powiedzieli sobie, dobra, to teraz już te igrzyska i koniec. A to jak odwołają, no to jakby albo kończysz karierę i nie pojechałeś na igrzyska, albo chciałeś jeszcze raz pojechać, albo 3 lata czy 4 jeszcze pracujesz, tak? Więc naprawdę ciężkie, ciężkie dylematy tam są. Ja akurat jestem w takim wieku, że ten rok przesunięcia nie będzie mi w jakiś sposób rzutował, ale już jak się nie odbędą za rok, no to ten okres 28-32 lata no, niby najlepszy dla miotacza, ja akurat nie będę miał igrzysk, tak, więc no, będzie to jakaś strata na pewno. Jak, może inaczej, bo tak naprawdę celem na ten sezon, powiedzmy, że celem, bo to pewnie trudno było zakładać, bo to była to próba pobicia rekordu Polski, masz jeszcze jedną szansę. Tak, zgadza się. W Suwałkach. W Suwałkach startuje 23. Natomiast nawet jak się nie uda, to tragedii nie będzie. Natomiast tak naprawdę najważniejsze jest pytanie, czy umiesz przekroczyć magiczną granicę dla oszczepnika. Cały czas ci trochę brakuje, te 90 metrów. Te 90 metrów, gdybyś rzucał regularnie, to prawdopodobnie medal Igrzysk Olimpijskich, wytrzymujesz nerwowo, inne tego typu rzeczy, konkurs, to jest prawie na pewno medal. Znaczy, nie wiem, czy były igrzyska w ogóle, na których... Moja życiówka nie dała medalu, nie mówię już o 90 metrach. No nie przeskanuję teraz historii. No, ale tak ostatnio patrząc, no to w Rio 90 metrów był pierwszy, ale 85 był trzeci. Mhm. No w Londynie 84 był pierwszy. Mhm. Także no, tam jest rozstrzał dosyć duży, ale tak, żeby rzucać 90 na medal, to chyba jeszcze nie było. Ale 90 jakby gwarantuje ci, moim zdaniem. Myślę, że tak, że 90 jest gwarantowanym medalem. Masz w głowie medalem. Też to, że jesteś takim mocarzem, bo to też tak. Chyba istotne, nie? Dokładnie, ale weźmy też pod uwagę, że to już jest naprawdę taka odległość, że takich zawodników, co regularnie rzucają 90 metrów, no to nawet nie z ostatnich lat, tylko odkąd wszedł nowy typ oszczepu, no to naprawdę było na palcach jednej ręki policzyć, no bo wiadomo, że byli zawodnicy, którzy rzucili, ale było to raz, czy dwa, czy trzy, no a byli zawodnicy jak rekordzista świata, który miał chyba ze 100 rzutów ponad 90 metrów, tak, więc to jest też duży rozstrzał. Ta twoja konkurencja, jest dużo takich zawodników, jesteś w stawce kandydatów do medalu Igrzysk Olimpijskich, to na pewno bez dwóch zdań. A ilu jest takich właśnie, co ma taką buławę, realną buławę w tornistrze nosi? Oj, no myślę, że przede wszystkim mistrz olimpijski sprzed 4 lat. Teraz najmocniejszy też Niemiec, Johannes Wetter, który... No, Otarł się o rekord świata. Otarł się o rekord świata, tak, dokładnie. Fenomenalny sezon, miał tam 91 jeszcze metrów, miał rzucony tydzień wcześniej. Mhm. Także no, jest paru takich mocnych zawodników, którzy jakby może na nich ciążyć jest już to, że... 10 takich? Myślisz? Myślę, że nie. Myślę, że takich regularnie daleko rzucających, którzy nie mają takich wybryków po 70 parę metrów. Mhm. No weźmy pod uwagę, że rok temu na Mistrzostwach Świata mistrz olimpijski i medalista Mistrzostw Europy, którzy obydwaj ponad 92 metry mają rzucone,
nie weszli do finału, rzucając po 77-76 metrów, tak, więc... No właśnie, takie wielkie chłopy, silne i tak dalej, a chyba głowa bardzo mocno pracuje w czasie takiego konkursu. No tak, no też nie można powiedzieć o mistrzu olimpijskim, że głowa mu nie podaje, czy nie wytrzymuje ciśnienia, no bo umówmy się, że fakt, że on może mieć jakiś kompleks, to też jakby duże słowo, ale mistrzostw świata, bo zawsze ma medale mistrzostw świata, igrzysk olimpijski, mistrzostw Europy, a na mistrzostwach świata chyba 3 razy był 4. Ja tak więc... przypominam taką postać z innej dyscypliny konkurencji rzutowej, Paweł Fajdek, który jest absolutnym fenomenem, jeśli chodzi o rzut młotem. 5 razy wygrał mistrzostwo świata, na razie na igrzyskach był 2 razy i to była kompletna klapa. I ja nie wierzę w to, że nagle mu forma gdzieś zniknęła. Gdzieś to musiało być między formą sportową a formą psychiczną. Dużo jest jakby teorii na to, co tam się stało. No, nie mi oceniać to, Paweł, myślę, że wie i że chodzi mi za tylko o to, że to są w konkurencjach rzutowych szczególnie, to są sytuacje wcale nierzadkie. Nie, to są nawet można powiedzieć, że częste sytuacje. Naprawdę jest wielu świetnych zawodników, którzy mają fenomenalne rekordy życiowe i no, są nawet tacy, którzy dosłownie od 10 lat co roku mają dobry wynik i co roku nie pokazują nic na docelowej imprezie. Tak, taki Tomasz Majewski, kolejny taki przykład. Wcale nie faworyt do złota Igrzysk Olimpijskich, 2 razy wygrywa. Wcale nie wynikami takimi, którymi by zniszczył na mitingu kogokolwiek. Przegrałby z Amerykanami. No dokładnie. Dokładnie, no to jest chyba najlepszy przykład. W drugą stronę. Tak, w drugą stronę chyba w historii całego sportu, bo z tego co pamiętam chyba do Pekinu, albo chyba do Pekinu, to jak jechał, nie wiem, z 12, 16 wynikiem. No. Nie pamiętam w tej chwili, też nie mam tych tabel, ale, ale chodzi daleko. O to, że kompletnie tak. Nikt na niego specjalnie nie liczy, nie stawiał. Się okazało, że jeśli chodzi o głowę, to ten facet ma tam wszystko na miejscu. Dokładnie. W przeciwieństwie do wielu jego przeciwników. No ale to już, dobrze, to historia. A tobie głowa... Jak działa? Bo ten debiut na igrzyskach nie był udany, nie wszedłeś do finału. Ogólnie myślę, że tak regularnie zacząłem rzucać wyniki od 2000, można powiedzieć, 17 roku. I wtedy zacząłem jakby być taki stabilny na ponad te 80 metrów. No wcześniej to zdarzały się wybryki tam po 70 parę też na głównych imprezach. A myślisz, że już jesteś taki gotowy na to też, fizycznie to będziesz gotowy, to jestem przekonany, że się przygotujecie, ale też właśnie to wszystko, czy jest w stanie zagrać w tym Tokio? Ja jestem przekonany, no zobaczymy jak to wyjdzie, wiadomo. Na takim poziomie to już jest kwestia tego, czy nie wiem... Coś cię obudzi w nocy, czy ktoś wydrze się na osiedlu i się rozbudzisz, się nie wyśpisz, to już może być 6. miejsce, a nie 2. na przykład. Tak? I na końcu jeszcze, żeby dobrze zawiał wiatr, na przykład najlepiej w jednej z pierwszych prób. Dokładnie. No, żeby tam nerwy nie dochodziły. Tyle składowych, że możesz się czuć najlepiej na świecie, a coś nie pójdzie, a możesz się czuć średnio, ale akurat wszyscy będą w średniej formie i wygrać. Tak? A ile ten wiatr może dodać metrów? Taki powiew lekki? No nie wiem, no taki jak ja nie mówię o huraganach, które zdarzają się w czasie pewnie meetingów. Mówię o takich lekkich, takim no klasycznym. No będzie 2+, 2- Myślę, że wiatr taki idealny z prawej strony w plecy, taki przypuśćmy dopuszczalny w biegach 2 metry, no to tak, to po prostu lepiej się rzuca i to myślę, że metr, półtora. Coś w tym rodzaju. Czyli ale tam 5-10 ci nie wyniesie. Ten ostatni... Ale już po pierwsze, jakby badanie wiatru jest na ziemi. Mhm. Więc tak. Jest mniej, tak, jakby niż na górze. Ale no są zawody, gdzie masz 6 na przykład podmuchy wiatru, że jak sędzia podnosi chorągiewkę, to mu z ręki wyrywa. No i tam już myślę, że 8 metrów to spokojnie może ci 10 dodać. Tak, a jak wysoko wylatuje? Czy on wylatuje ponad koronę stadionu? Nie, no bez przesady. No zależy jak to rzuca. Zdarzają się zawodnicy, że wylatuje tak. No na przykład takie były warunki wieczne w Doha na Mistrzostwach Świata, że też zawodnik, na którego nikt by nie postawił, wygrał. A jak była symulacja rzutów, to on rzucał najwyżej w lewą stronę. I akurat tam leciały, a wszystkie, które my rzucaliśmy w prawo i płasko, to od razu spadały na ziemię, jakby nie miały tego ciągu, bo tam była klimatyzacja, mieszało się to powietrze, tam naprawdę było bardzo gorąco, a na stadionie w Kolrumie było po 17-19 stopni, także tam warunki, jakby zderzenie tych zimnego i ciepłego powietrza, tam też podało figle. I jeżeli państwo myśleli dotąd, że rzut oszczepem, to po prostu człowiek się rozpędza, wypuszcza ten kijek. Ale generalnie i tak on jest. Leci. Generalnie tak jest, ale potem najpierw
przygotowanie. Najpierw nogi, ręce, potem głowa, a na koniec jeszcze wiatr. To tyle tych składników. Tak, ale jest. To można powiedzieć, że ogólnie lekkoatletyka jest prosta. Jakby trzeba pobiec jak najszybciej, skoczyć jak najwyżej, rzucić jak najdalej i cała lekkoatletyka. No tak, tak, tak. Tylko to, co jest pod spodem, to się okazuje, że jest dużo bardziej skomplikowane niż to, że po prostu jesteś dobrze przygotowany. To jak będą wyglądały twoje przygotowania teraz? Bo rozumiem, że teraz kończysz sezon w Suwałkach. Tak, potem jadę na tydzień. Uczysz się odpoczywać? Jadę na tydzień na wakacje, żeby odpocząć. No i potem co? Nie można, na pewno do końca stycznia chyba nie można wyjeżdżać na obozy zagraniczne. Więc będziemy siedzieć w Spale lub w Zakopanem. No a potem zobaczymy, czy otworzą się granice, czy będziemy mogli sobie... No ale oszczep w hali to się średnio trenuje, nie? No nawet bardzo, bo to naprawdę nie ma wiele wspólnego. Zazwyczaj jest tak, że jak rzuca się oszczepem w siatkę, to już wszyscy myślą, że no perfekcyjna technika po prostu, już jest idealnie. No i potem dochodzi... Ale macie taką na hali, że rzucacie tym oszczepem, jest jakaś siatka, jakaś ścianka, jakaś kąpka. Piłkę tenisową się nadziewa na przód oszczepu i na tył. I wtedy można rzucać w siatkę. Tylko mówię, no potem jak dochodzi odległość, wychodzi na stadion, jest ta przestrzeń, ten oszczep się nie zatrzymuje po 10 metrach na siatce, no to wszystko się psuje. Przepraszam bardzo, trochę się zagapiłem za tym, co za... Chciałem za chwileczkę, mam się połączyć z Bartkiem Marszałkiem. Już jest. Bartek, witam cię. Halo, halo. Witam. Marcin Krukowski w studiu, a chwilę zmienimy dyscyplinę na taką zupełnie inną. Szybkość oszczepu nie jest chyba aż porównywalna do szybkości łodzi, w których pływasz. Zawodnik Orlen Teamu. Powiedz mi, Bartek, bo początek sezonu przed tobą za chwilę, opóźnionego sezonu, bo zwykle zaczyna się w marcu, teraz zacznie się na przełomie września i października. Już jesteś gotowy, spięty? No gotowy jestem cały czas, natomiast tutaj no tak zestresowany śledzę też wiadomości, bo niestety tam cały czas ten wirus daje się we znaki i jeszcze nawet na dzień dzisiejszy ten początek jest pod znakiem zapytania, także troszkę wiąże się to z jakąś frustracją, ale nie daje się, nie marnuję ani jednego dnia, bo tutaj pracujemy i robię też rzeczy, na które nigdy nie miałbym czasu normalnie, kiedy sezon by trwał, bo zawsze bolidy są w podróży, a teraz ten czas spędzam na pracy fizycznej nad sobą, ale też poprawiamy dużo rzeczy w bolidach. Ciekawy jestem, czy Bartek Marszałek podobnie trenuje jak Marcin Krukowski. Byłbyś w stanie pociągnąć traktor, bo tu rozmawialiśmy, że taką siłownię sobie Marcin Krukowski zrobił przed domem i między innymi ciągnął traktor, takie zawody strongmanów sobie robił. No fajne, każda metoda jest dobra. Ja na pewno traktorem bym nie ciągnął, bo też nie mogę za bardzo rozbudowywać tej masy mięśniowej. Bardziej pracujemy nad tym, żeby zwiększać parametry wydolnościowe i siłowe, ale nie zwiększając swojej wagi i objętości mięśni, bo wtedy byłoby mi niewygodnie w tym kokpicie. On jest tak szyty na miarę, jak garnitur przy produkcji takiej łodzi wyścigowej. Także no też mam różne tam metody swoje, takie plenerowe, ale traktora akurat nie, ale różne rzeczy i na łonie natury na pewno trening też jest dużo przyjemniejszy wtedy. A Bartek, to jeszcze pytanie nawiązuje do rozmowy z Marcinem, który powiedział, że trenować to on już umie, gorzej z odpoczywaniem. Ja mam wrażenie, że tobie z odpoczywaniem, bo Marcin mówił, że to jest jeden z bardzo ważnych składników treningu, umiejętność odpoczywania. Mam wrażenie, że tobie, jeśli chodzi o odpoczywanie, to już w ogóle nie idzie. No ale pracuję nad tym właśnie też. Nawet czytałem fajny taki wywiad z Robertem Lewandowskim i też on właśnie wspominał o tym, że korzysta ze specjalistów i że tak naprawdę, jak sam powiedziałeś, sen jest też elementem treningu, także staram się wyciszać. I czyli te 3 godziny śpisz na dobę i uważasz, że to ci wystarczy? Nie, no teraz czasami nawet się w tym roku i zdarzyło te regulaminowe 7 godzin zaliczyć. No są też oczywiście takie te przedziały tego czasu, że i po te 3 godzinki się człowiek prześpi, ale później nadrabiam. Także w generalnym bilansie rocznym jestem na pewno na zero. No to gratuluję. Natomiast pytanie o to, no, ja rozumiem, że patrzysz na to, co się dzieje, czy tam, bo to w Portimão ma być, tak? W Portugalii ma być pierwszy no, zawód, tak? Tak, Portugalia jest pod znakiem zapytania nadal. Wiem, że teraz no, śledzę i dzwonię codziennie do moich kolegów z zagranicy i nadal nie wiemy. Tak samo no, w grudniu zawody w Emiratach Arabskich, Sharjah, teraz są tam niepokojące jakieś sygnały, że no tutaj w przypadku sportu motorowodnego jest troszkę trudniej niż w sportach, gdzie są na przykład stadiony czy zamykane tory
bo tutaj no ciężko by było odgrodzić nieraz te akweny, na których jeździmy całkowicie. Są to centra miast i zawsze to, co było największym plusem dla tego sportu, to, że nigdy nie było biletów, było to otwarte dla publiczności. W czasach tej pandemii jest minusem i tak naprawdę tutaj no, szukają organizatorzy alternatyw, żeby szukać jakichś torów, które są maksymalnie możliwe do zamknięcia gdzieś poza aglomeracjami miejskimi. Także no, trzymam za nich kciuki. Też już wstępnie wiem, że plan na przyszły sezon jest taki obfity w te wyścigi, bo te lokalizacje już będą inne i właśnie takie mniej narażone na tłumy ludzi, które zazwyczaj przychodziły na wodę. Ale właśnie, no wydawałoby się, że można zrobić to tak jak w tenisie. Po prostu nie wpuścić ludzi na trybuny. To nie jest takie trudne, no bo to jednak jest basen, więc jakby nie ma ludzi, nie ma trybun i już. No, ale a telewizja jest. Basen, który jest z reguły jak w Portimao, to jest basen, czyli rzeka Arabia, która jest w centrum Portimao, także musiałbyś zamknąć centrum miasta na tydzień, co jest w ogóle technicznie nierealne. Tak samo w Sarży jest to Khalid Lagoon, taka piękna laguna w środku miasta, otoczona z każdej strony w centrum. No także teraz ta najnowsza polityka szukania nowych lokalizacji właśnie niestety minusem dla kibiców, ale będzie taka, że będziemy te zawody rozgrywać na miejscach takich zupełnie niedostępnych dla ludzi, no bo tylko wtedy będzie można to zrobić w bezpieczny sposób. Dziękuję bardzo. Bartek Marszałek był naszym drugim gościem. Pierwszym Marcin Krukowski. Gratulacje jeszcze raz z powodu zwycięstwa w plebiscycie Radia RDC. To wszystko w pierwszej części magazynu. Dzięki wielkie. W drugiej Tomasz Sokołowski. Niespodzianka.